Zobaczcie, śmiecie, jak wymyślił szpiegu, że mamy perpetuum mobile. Tu idzie jeden zestaw, tu idzie drugi, a ja przy okazji ciągle trzeci. Zwiększamy swoje szanse o 25%. Myślisz, że to jest 25%? Na ile? Tam coś z silnią jest. No, to nie jest jakieś trzy silnia? Trzy silnia? No. To byłby trzy silnia. Nie? Albo wzór skróconego mnożenia. Jak byś to policzył? Ty jesteś statystyk. Bo są statystyką, to nie jest takie proste. Bo za każdą wędką to nie zwiększasz prawdopodobieństwa, tylko go trochę zmniejszasz też, co nie? Jak zmniejszasz? No bo jest jedna ryba, która ci może wziąć na dwie wędki. A jak byłyby trzy ryby? Jakbyś miał jedną wędkę i jedną rybę, to masz prawdopodobieństwo 100% jej chyba gdyby tak było, to byśmy już dzisiaj złowili. Ale jak masz dwie kilka wędki, wtedy jest po 50%. Jak masz trzy, no, to jest po 33,5%, nie? No. Prawdopodobieństwo złowienia tej jednej ryby. No ale mówimy o jednej, a my mówimy tutaj o niezliczonej liczbie ryb. No ale gdzie jest ta niezliczona liczba ryb? No też tego nie wiem. Jedna ryba, którą my chcemy złowić i wiesz, ona nagle dostaje trzy woblery, a mogła dostać jeden. Więc szansa, wiesz, idzie chyba o 33,5%. Myślisz, że szałkuje? No, nie więcej. Czyli wyciągamy dwie, łowimy jedną i mamy 100%. No. Okay. Uczta się.